Na finał kolejnej edycji swego mini-festiwalu teatralnego Poczytalnia i Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie pokusiły się o małą niespodziankę. Jeśli więc w pierwszą sobotę listopada ktoś liczył, że w cyklu Do trzech razy sztuka ujrzy na scenie aktorskie trio, to się przeliczył, co absolutnie nie oznacza, że miał powody do bycia zawiedzionym. Tak naprawdę są cztery osoby, mimo że projekt nazywa się Do trzech razy sztuka, ale tak jak sam powiedziałeś, Poczytalnia uwielbia zaskakiwać i będzie to małe zaskoczenie, chociaż tak naprawdę główną rolę gra Kacper Kuszewski, więc można byłoby rzec, że wracamy do monodramu, od czego oczywiście zaczęliśmy. Natomiast no, tło tutaj doskonałe, zresztą tło tworzą muzycy. W tym roku mieliśmy aż cztery spektakle, zaczęliśmy od Joja, poprzez romans z pajacem, przez scenariusz dla trzech aktorek. No i tym razem kończymy podróżą tak naprawdę w lata 20, lata 30. Taki wehikuł czasu, fajne muzyczne podsumowanie, w którą to podróż powiezie nas Kacper Kuszewski w sztuce, właściwie nie w sztuce, w recitalu pod tytułem Album rodzinny. Ów tytuł nie jest wcale przypadkowy. Swego czasu Kacper Kuszewski postanowił bowiem dowieść, że z rodziną dobrze wychodzi się nie tylko na fotografiach. I twórczo je wykorzystując, równie efektownie można zaprezentować familię na scenie. Spektakl Album rodzinny był zapewne zapowiadany jako recital. No i jest to w pewnym sensie recital. Ja jednak wolę nazywać go jednoosobowym spektaklem muzycznym, bo w recitalach na ogół jest tak, że po prostu artysta śpiewa kolejne piosenki przedzielane ewentualnymi oklaskami. Natomiast tutaj jest tak, że pomiędzy piosenkami ja opowiadam dużo rozmaitych historii. Inspiracją do napisania tych piosenek, ponieważ są to piosenki napisane specjalnie dla mnie na potrzeby tego przedstawienia. Inspiracją był album rodzinny moich dziadków ze strony taty, który się zachował. Album ze zdjęciami sprzed II wojny światowej, a nawet sprzed pierwszej. I no, w naturalny sposób, jakby uzupełniając te piosenki, które gdzieś tam z tych fotografii się zrodziły, opowiadam różne historie, częściowo są to rodzinne anegdoty, jakieś wspomnienia o mojej rodzinie, pokazuję fragmenty pamiętniczka mojej babci, czytam fragmenty listów mojego dziadka do mojej babci, ale opowiadam też takie historie w ogóle związane z tą epoką, z dwudziestoleciem międzywojennym, z tym jak ludzie wtedy żyli, jakie były między nimi relacje. Dzięki temu sobotnia impreza w Poczytalni miała też pewien walor edukacyjny, chociaż pierwsze skrzypce, mimo że akurat bez udziału skrzypka, grała oczywiście muzyka. Cztery braci, każdy inny, z charakteru i wyglądu. Braci czterech, a metryki dla ciekawskich są do wglądu. I choć może się wydawać, że to jest potomstwa zbytek, byli Staś i Ludwik oraz Leo. To też czyni z tego recitalu spektakl, że nie tylko jest słowo i muzyka, ale jest też obraz. Towarzyszą mi wizualizacje za moimi plecami, wyświetlają się zdjęcia. Częściowo są to autentyczne zdjęcia z mojego albumu rodzinnego, a częściowo są po prostu zdjęcia z tamtych lat, które są jakimś uzupełnieniem, komentarzem, dopowiedzeniem do tego, o czym śpiewam. W Poczytalni Kacper Kuszewski potwierdził, że wykonywanie piosenek wychodzi mu śpiewająco. Zaprezentował wyborny, mocny głos i sceniczną jakość w dobrym, starym stylu. Ujmujące były też jego wdzięk, erudycja oraz nienachalny dowcip. Nic dziwnego, że grany od czterech lat spektakl życzliwie przyjęła także legionowska publiczność.